Niedługo taka palma spod tego domku i winogrona zamienią się chyba w prawdziwe palmy. Ale tymczasem trzeba wpakować rzeczy do auta. Woda już jest. Hop, duża. Hop, mała. No i spakowany. Przed jazdą warto sprawdzić, jakie jest prawidłowe ciśnienie dla naszych opon w PSI, czyli między 32 komfortowo na Eco, 39, dajmy na to 35. O, 28 było. Warto sprawdzać. Ciśniemy do 35 PSI w każdych kołach i można cisnąć. No i dzień dobry, witam Was proszę Państwa w nowej serii filmików. Dzisiaj wylot do jednych z krajów, być może już widzieliście live na żywo. Tam powiedziałem dokładnie, gdzie jestem obecnie, bo ten filmik oczywiście wyjdzie później, o parę dni. Także jestem obecnie na stacji paliw, taki nietypowy początek. Zbieram się do wyjazdu, już praktycznie zatankowane, napompowane powietrze, umyte auto, więc dzisiaj jadę do Cardiff, aż do Walii, bardzo daleko, ale generalnie dlaczego tam? Bo były tam tańsze po prostu bilety. No i na tym rzecz polega, że w dalszej części materiału zobaczycie dokładnie co i jak trasa przebiega. Jak wszystko przebiegło, czy wszystko poszło sprawnie, czy nie. Także trzymajcie kciuki, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze na granicy, bo tam czasami jest różnie, pytają się różne rzeczy. Także widzimy się gdzieś tam dalej na trasie, bądź już na lotnisku. Zobaczymy, jak trasa będzie szła. Trzymajcie kciuki, aby wszystko wyszło dobrze, sprawnie. No i widzimy się gdzieś tam dalej. Będzie yerba, będzie yerba. Trochę sobie rozcieńczę wodę z zimną i będzie yerba na trasę, bo już mi się zachciało spać. A wiecie co, ale normalnie powiem Wam tak, yerba zbliża ludzi. Właśnie tam pani, którą widzieliście, stali dosłownie obok. Zalewam sobie yerbę i normalnie babka się pyta, co ja robię, czy ja zalewam yerbę? Mówię, no tak, bo właśnie ta pani zagadała i mówi, no kurde, widzę, że pijesz chyba yerbę, będziesz pił yerbę. Mówię, no tak. I no kurde, żeśmy pogadali chyba z 10 minut, mówię, masakra. Mówi, że pierwszy raz w życiu widzi na postoju w Anglii, jak ktoś pije yerbę. Także, tadam. Mówię, no kurde, yerba zbliża ludzi. Spróbujcie, warto. No i niemalże mijamy Anglię i wlatujemy do Walii. Dzień dobry, Walia! Wygląda na to, że jesteśmy blisko. Trzeba tylko teraz znaleźć short stay. No i niedługo gdzieś tam się spotkamy w centrum, w środku pewnie. Jesteśmy w Cardiff. Pozdrawiam w ogóle chłopaków z Walii, walijskich poszukiwaczy. Pozdrawiam Was serdecznie. Pierwszy raz na Waszej ziemi, ale tu nie będę rył, bo tam jest odprawa, więc tam się gdzieś kieruję, w tamtą stronę. No i to chyba byłoby na tyle z podróżą autem. Także teraz podróż z samolotem. Pierwsze co zwraca mi uwagę to język. Angielski i walijski. Zobaczcie. All departures. Yamada. Co to kurde jest? Security. Diop. Ja pierdzielę, tylko totalnie zupełnie co innego. Eat drinks. Zobaczcie. Shopping. Masakra. Ja nie wiem, jak tu się dogadam, ale nie, żartuję. Mówią po angielsku, mówią dobrze. Jeśli ten filmik już jest wypuszczony,
a właśnie już jest w tej chwili publikowany, także już wiecie w tej chwili, bo to znaczy, że live był. No i co? No i lecimy na Wyspy Kanaryjskie. Zobaczymy, co tam się uda znaleźć. Ludzie się pakują już do środka, także ciśnimy do środka, do samolotu i widzimy się gdzieś po drugiej stronie. Godzina 10 i kurde, tu jest taki fajny system, że niestety, ale trzeba sobie wykupić kartę, doładować ją i ta doładowana karta później działa na różne busy, więc po prostu dokładamy tyle pieniędzy, ile trzeba, żeby móc się gdzieś tam po prostu przejechać, bo inaczej po prostu no nie polecimy, nie, w sensie nie pojedziemy. Mija 13 godzina, jest godzina 23:30. O godzinie 10:30 wyjechałem z Southampton do Cardiff, 3 godziny jazdy, później 4 loty samolotem, tutaj godzina jazdy, no ale wiadomo, przestanki między 13 godzina, no i w końcu już chcę do Wyra. A tak wygląda pokój. Tutaj łazienka. Całkiem spoko, siemka, jest już dzień następny, to jest fajne, że zobaczcie, tu jest łazienka, a wszystko widać z pokoju. Łazienka jest całkiem przeszklona, tam jest szałę, no kibelek tu nie będę pokazywał, no ale tu mamy prysznic, drzwi, tak naprawdę, no i gitara, to jest cała łazienka. No i pokój. Pokój jak pokój, standard. Moje graty już tutaj rozwalone. Muszą wszędzie być. Wszędzie muszą być. Już sprzęt jest, wszystko czeka. A, zobaczcie, nie wiem, czy wodę tą pokazywałem, ale myślę, że ją gdzieś tam wrzucę. 2,95 euro za 6,25 litra. Git. Na trochę starczy. To kupiłem za 2,85, a tutaj oczywiście hotel oferuje też wodę. Pół litra, zobaczcie, tu jest woda niegazowana, euro 60 i tutaj, tu gazowana i niegazowana, dokładnie tak samo, funt 60. A tutaj 6 litrów 25, też woda mineralna za 2,85. No to kurde, nie opłaca się. No i tak, no wiadomo, łóżko, jakiś tam telewizor, tak to wygląda z tej perspektywy. Spoko, to mi się podoba, naprawdę fajne. Fajny przestrzał do łazienki, jak kto lubi. No i jeszcze taki mały balkon. No i widok na miasto. Od strony ulicy, ale niespecjalnie jest jakoś głośno. Drzwi są dość szczelne. Także tak to wygląda tutaj. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda u góry basen. No i tam mamy basen. No, 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 no. I'm not drink that much. Not many people today, isn't it? No, tak jak mówię, tu jest jeden basen, a tam gdzieś po drugiej stronie, tutaj góry. No i z drugiej strony morze. Morze, no nie morze, ocean. Nie mam tutaj gąbki, więc być może będzie słychać wiatr, za co sorry. Także jeszcze się przejdziemy na drugą stronę. Wczoraj mi się już nie chciało nagrywać, w zasadzie już było noc, jak przyjechaliśmy. No i dzisiaj wiadoma sprawa. Dzisiaj jeszcze chciałem wam pokazać, jak to wszystko się fajnie prezentuje. Także tutaj jest drugi basen. Ludzi jest trochę więcej. To jest większy trochę basenik. Także są dwa baseny dla od wyboru do koloru.
Tak to się wszystko, moi drodzy, prezentuje, także myślę, że niedługo wykopki, jutro być może, że wyskoczę na plażę z wykrywką, zobaczę, co tam w ogóle słychać, bo no nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, ile będzie znajdek, ile będzie śmieci, jak to wszystko się prezentuje, czy ktoś chodzi, czy nikt nie chodzi, wiecie, no bo to wiadoma sprawa, nigdy nie wiesz, przychodzisz, przyjeżdżasz w nowe miejsce i no wielka niewiadoma. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że w zasadzie vlog Wam się podobał, jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, zostawcie także subskrypcję, no i widzimy się gdzieś tam w pierwszych kopaniach, także trzymajcie się i hejo!